Hej, cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Troy152 i moi drodzy, witam Was w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Gothic 2 Odyseja. Moi drodzy, jesteśmy przy wieży wojowników Beliara. W sumie do tego Ashdodu to wcale nie mamy tak daleko, prawda? Może nawet go zobaczymy z góry. Tak czy inaczej, jesteśmy w obozie koczowników, więc wypadałoby tutaj z tymi ludźmi spróbować porozmawiać. Witam. Nazywam się Roland. A ja Haran. Czego tu szukasz, nieznajomy? Kim jesteś? Jesteśmy koczownikami z klanu Seide. Nasz obóz znajduje się po drugiej stronie tych gór. Co tu robicie? Porozmawiaj z Amirem. To nasz dowódca. Jak sprawy, Haramie? Jest spokojnie. Możliwe, że nawet za spokojnie. Kiedy jesteś na pustyni, nigdy nie wiesz, co może się wydarzyć za chwilę. Stój, nieznajomy. Natychmiast powiedz mi, kim jesteś, albo posmakujesz mojego miecza. Już, ale jesteście gościnni. Powiedz mi, wszyscy koczownicy są tacy. Gdybyśmy byli teraz w naszym obozie, powitałbym cię inaczej. Ale na pustyni należy zachować ostrożność. Nerwy puszczają. Uważaj, co mówisz. To jak będzie? Powiesz mi, kim jesteś, albo mam wprowadzić swoją groźbę w życie. Uspokój się już. Gdybym był twoim wrogiem, zachowywałbym się inaczej, nie sądzisz? Możliwe. Więc kim jesteś? Nazywam się Roland. Jestem żołnierzem króla Erchaobara, urodziłem się na wyspie Kholinis. Że jak? Wojownik króla Myrtany. A kto potwierdzi, że mówisz prawdę? Nikt. Ale klnę się na Adanosa i Innosa, że mówię prawdę. Jestem wrogiem asasynów. Więc możesz schować swój miecz. Dobrze, nieznajomy. Uwierzę danemu przez ciebie słowu. Przy okazji, nazywam się Amir. Witaj. Nie przepadam za waszym królem, bo marzy mu się zdobyć Arant. Ale, przynajmniej jest wrogiem asasynów, a ci są o wiele gorsi od niego. Co tu robicie? Jesteśmy na polowaniu, zdobywamy skóry. A przy okazji załatwiamy jeszcze jedną sprawę. Niestety, w tej okolicy musimy być bardzo ostrożni, bo dookoła jest pełno asasynów. Czy nie widzisz tej wielkiej wieży strażniczej? Asasyni nazywają ją wieżą Beliara, tam mieści się ich garnizon. Trzymają pod kontrolą drogę prowadzącą do Doliny Ashdodu. Dniem i nocą pilnują, by karawany w całości i w stanie nienaruszonym, przechodziły tam i z powrotem. Gdybyśmy tylko mogli rozprawić się z garnizonem wieży. I co wtedy? Jak to co? Zajęlibyśmy wieżę. Tartaron pękałby we złości, gdyby się dowiedział. Dlaczego po prostu nie zaatakujecie wieży? Ponieważ nie jesteśmy szaleni. Tam jest 12 asasynów, a nas, 2 razy mniej. Ponadto wieża jest bardzo dobrze zlokalizowana. Nie mamy szans podkraść się do niej, nie będąc zauważonymi. Strzały asasynów dosieną nas, zanim dotrzemy do wieży. Wreszcie, garnizonem dowodzi Malik. A to jest bardzo groźny przeciwnik. Kim jest ten Malik? Malik to elitarny wojownik asasynów, jeden z tak zwanych wojowników Beliara. Nie mamy z nim szans. Oto dlaczego musimy sobie wybić z głowy pomysł zdobycia wieży. Ale bez Imira my i tak nigdzie stąd nie pójdziemy. Jakich skór potrzebujecie? Z lwów i trollów. Niestety, z powodu asasynów, nie możemy nawet porządnie zapolować. Mogę wam z tym pomóc. A dlaczego chcesz to zrobić? Może dla złota? Wybacz, ale my, koczownicy, nie mamy zbyt wiele złota. Więc co możesz mi zaproponować? No cóż, mógłbym ci pomóc zwiększyć twoją siłę i zręczność. Poza tym, mogę ci dać pierścień, który uczyni cię zręczniejszym. Ile potrzebujesz tych skór? 5 lich i 1 skóra trolla w zupełności wystarczy. Chwila. Oto twoje skóry. Jesteś doskonałym myśliwym. Oto twój pierścień, jak obiecałem. A jeśli chcesz, teraz w wolnym czasie, mogę ci pomóc rozwinąć twoją siłę i zręczność. No dobra, ale tutaj mamy jeszcze jakiegoś pieska. Nie mogę z nim rozmawiać niestety. Hej, ty. Dobra, czyli na razie widzę, że nic tutaj nie zrobimy. Podejrzewam, że potem nas tutaj wyśle ktoś, na przykład Side. Także dobra, zobaczymy. Mam nadzieję, że nie będziemy mieli problemów z nagraniem dzisiejszego odcinka, bo słyszę, że są za drzwiami u mnie robotnicy, bo coś robią na klatce schodowej i jeżeli zacznę nagle coś wiercić, to chyba dostanę czegoś. Kręćka dosłownie.
No ale dobra. Mamy tą wieżę, mamy jakieś ruiny, cokolwiek tutaj gdzieś. Nie widzę żadnych ludzi. Tu są tylko jakieś dzikie zwierzęta. Nie no, dobra, jakby możemy się przejść po prostu i zobaczyć, co tutaj jest do znalezienia. Nie powiem, powinno być całkiem przyjemnie. Przynajmniej kolejny expik będzie. W sumie mam punkty, które moglibyśmy w coś wydać. Ja wam powiem, że muszę się upewnić, czy my się nauczyliśmy już wszystkiego od naszych ludzi na statku, czyli chodzi mi o to ostrzenie broni, o jakieś tam inne rzeczy, bo mam wrażenie, że mogło nam coś jeszcze tam zostać do zrobienia. Także chyba warto by było się przekonać na własne oczy, czy to wszystko na pewno. Czy na coś jeszcze nie mamy wydawania punktów, bo podobno można przekuwać amulety i pancerze. Sorry, amulety i pierścionki. No to ja na razie takiej opcji nie widziałam żadnej, nie? Żeby coś przekuwać. O kurde, czarny troll. Ej, zajebioza, dobra, fajowo. Ale tutaj poletko mi zrobili zajebiste. Dobra, tego pokonamy myślę, że klasycznie. Bo się da, oczywiście, żaden problem. Widzę, że jest ich tutaj więcej. Nie no, ale fajnie. To jest jeszcze pusty. O kurde, ej, ale on jest silna, menda, dobra. Ej, no w sumie zauważyłam, że one są silniejsze, bo troszeczkę więcej czasu mi zajęło, wiecie co, pokonanie tamtego trolla, bo przecież testowaliśmy to niedawno, to były 2 strzały, a tutaj już były 4. Ciekawe, ile expa, czy będzie na przykład więcej za takiego klasycznego trolla? Znaczy się więcej niż za klasycznego trolla? Zobaczymy. Ale fajowe miejsce, bardzo mi się podoba. Przynajmniej coś ciekawego, jakaś odmiana od ostatnich naszych bieganin, bez sensu. 1300, jest więcej. Ale jest zwykła skóra czarnego trolla. To troszeczkę mi tutaj psuje imersję. Ale ile tu jest expa? Boże kochany. Przecież tu jest troll na trollu. Dobra, wiecie co? Na razie pobiegniemy... Aha, bo to jest w ogóle wejście od tej strony, tak? Dobra. Ale wiecie co, bo ja bym się zajęła najpierw tym ciemnym trolem, bo tamten jak się striggeruje, to mogę mieć problem. Dobra, zobaczmy ile expo. Mam teraz 64. Zobaczymy ile mi się wbije po pokonaniu tego trola. Ile będzie. Ale nie powiem, ładny tutaj expik leci. Powiem szczerze, że takie zapełnianie przestrzeni czarnymi trollami, czy w ogóle trollami, jak dla mnie może być. Lepsze to niż ogry na przykład. Ale w ogóle ciekawe, że ja go tak leję po piątaka, nie? To jest niebywałe, ale ma bardzo dużą ochronę. Możemy na tym ostatnim zobaczyć, czy ma na przykład, nie wiem, mniejszą na obuch, bo może się okaże, że nagle obuch mają małą. 4% expa za takiego jednego trolla jest. No dobra. O kurdele. Ajajaj. Daj się obejść, proszę cię. Okej, udało się. No co jest z tym trolem? Matko bosko. Ajajaj. Ajajaj, ale będzie zaraz umieranko chyba. Ten ma 315 ochrony i 900 jest za tego. Dobra. No tego chyba trzeba będzie sobie przywołać, bo tam jak się rzucę na tego czarnego, to zaraz do mnie przyjdzie jeden i drugi właśnie. Podejdź tutaj bliżej, kreaturo.
No i kurde, pokusiłam się o ten jeden cios jeszcze więcej, nie? Dobra. Ale to był żaden kłopot dla nas. Spróbujmy założyć broń obuchową. Tak z czystej ciekawości. Może na obuch ma mniejsze jakby ochronę. Ile masz ochrony? Nie, masz tyle samo. Czyli troszkę się nawet bym powiedziała, no... Wiecie, o co chodzi. Będziemy go dłużej bili chyba, bo ta broń ma mniejsze obrażenia. No ale chciałam to sprawdzić, a teraz już się nie warto wycofać. Bo ten troll mi będzie specjalnie utrudniał życie. Zresztą już to robi, jak widzicie. Kręci się w kółeczko, jak nie wiem. Także... No dobrze. Zaraz będzie po trollu. Ile ja zabiłam czarnych troli tutaj? 3? Możliwe, że 3. Dobra. Zmieniamy broń. No, dużo, dużo mniej obrażeń. Dobra, ale ładnie pokonane. To co, wejdziemy sobie do tej wieży, zobaczymy, co się tutaj dzieje. Ja nagrywam dla Was filmy na zapas, ale to nie znaczy, że nie możecie pisać porad. Pamiętajcie o tym. Dobra. Dzień dobry, witam serdecznie. Mam nadzieję, że mam dobry pancerz. Tak jest, nikt mnie nie bije. Ej, ty. Trzymaj się z dala od lochu. Każdego, kto zbyt blisko podejdzie do więźnia, od razu traktujemy jak wroga. Dobra, stary, przepraszam. Ja sobie tylko chciałam tutaj przebiec, ale... No dobrze. W takim razie będę się trzymała z daleka. A co my tu mamy? Jakiś magazyn, ekstrakt leczniczy? Tu jakieś itemsy schowane, halo? Mikstura szybkości i beczka z wodą. Okej. Wyjdę dzisiaj stąd? Dobra, wyjdę. Tutaj jeszcze korzonek leczniczy i zobaczymy, co się tutaj dzieje. Bardzo mała miejscówka. Elitarny ten, dobra. A tutaj możemy wejść i zobaczymy, co tu się dzieje. Tu też jest elitarny wojownik. Trochę ciekawa tutaj, no, infrastruktura, bym powiedziała. Elitarny. Tutaj sami elitarni są? Elitarny. Jest Mervan. Cholera, co się dzieje? Nie jestem miejscowym, czy możesz mi pomóc? Jestem bardzo zajęty, ale cóż. Czego chcesz? Dowodzisz w tej wieży? Nie. Naszym dowódcą jest Malik. A ja jestem Mervan, jego prawa ręka. Czego chcesz od Malika? Chciałbym mu zadać kilka pytań. Dobrze. Możesz przejść. Zauważyłem, że macie więźnia. Tak, to pewien koczownik. Kręcił się tu nieopodal. Wiesz, kim on jest? Tego nie mogę ci powiedzieć. Pogadaj o tym z Malikiem. O mało był zapomniał, nie podchodź zbyt blisko do więźnia. Malik surowo zakazał komukolwiek z nim rozmawiać. Ej, a gdzie to się wybrałeś? Muszę dostać się do Malika. Mam dla niego skrzynię z towarem. Tak. A niby od kogo? Od Karimy, kupca z Amarny. Dobrze. Możesz przejść. Wszystko w porządku. Nic nie jest w porządku. I nie będzie, dopóki te stworzenia łażą w pobliżu. Co masz na myśli? Stadzie wilków, kręcące się nieopodal. Już od kilku tygodni tu łażą. Mógłbym zająć się wilkami. Co? Chcesz walczyć z tymi stworzeniami? Tak, to zamierzam zrobić. No dobrze. Rozpraw się z wilkami, a ja kupię od ciebie ich skóry. Po cenie znacznie wyżej, niż zwykle. Gdzie znajdują się wilki? Zazwyczaj łażą obok ruin. Wilki już nie stanowią dla ciebie zagrożenia. Naprawdę. Wykończyłeś je wszystkie. Wspaniała robota. Oto twoje skóry. Mam nadzieję, że mi dobrze za nie zapłacisz. Nie obawiaj się. Skóry są doskonałej jakości. Oto twoje złoto. Kieruję się do Ashdod. Możesz mi powiedzieć, jak tam dotrzeć? Dokąd? Do Ashdod. Ty chyba z tej strony przełęczy przybyłeś. Co? A tak, stamtąd. To jak dotrzeć do Ashdodu?
No cóż, osobiście nigdy nie byłem w Ashdodzie. Mogę tylko powiedzieć, że musisz zejść w dół do doliny. Ashdod gdzieś tam się znajduje. Ale lepiej zapytaj o to Malika. On dokładnie zna drogę. Jak wygląda sytuacja? Na razie jest spokojnie. Ale sytuacja może się zmienić w każdej chwili. Mam wrażenie, że gdzieś w pobliżu są koczownicy. Pokaż mi swoje towary. Okej, jest teleport. Bierzemy, bo nie mam. Worek mąki, wino, beczka, czerwony pieprz. Chyba więcej nic ciekawego nie ma, nie? Tak mi się wydaje, że chyba... Chyba styknie. No, teleporter jest najważniejszy tutaj. Zobaczmy, co Malik ma do powiedzenia. Mamy dla niego faktycznie skrzynię, o której zdążyłam już zapomnieć, że mam w ogóle ją dla niego. O, obca twarz. Co robisz w mojej wieży? Szukam komendanta. To ja. Nazywam się Malik. Więc czego chcesz ode mnie? Przyniosłem skrzynię z towarami. Pozdrowienia od Karimy. No nareszcie. Myślałem, że nigdy jej się nie doczekam. Karim ma dużo szczęścia, że mu łba nie ukręciłem. Przekaż mu, aby następnym razem był bardziej punktualny. W przeciwnym razie, nie uniknie kary. Słyszałem, że są tu duchy. To prawda, czy bujda? Bujda. Nie. Zapewniam cię, te duchy istnieją. No dobrze. Może ja też je zobaczę. Widzę, że nie chcesz mi wierzyć. Ale ostrzegam cię. Wielu ludzi, którzy nie chcieli w to wierzyć, spotkała śmierć na pustyni, gdy odważyli się zbliżyć do duchów. Więc czym są te duchy? To duchy zabitych wojowników. Czy nie minąłeś starego pola bitwy w drodze na przełęcz? Całkiem możliwe, że przechodziłem obok. Ale nie widziałem tam żadnych duchów. Za dnia ich nie zobaczysz. Pojawiają się tylko w nocy. A kto walczył na tym polu? Armia władcy Arantu starła się z wojskiem króla Erchaobara II. A dlaczego te duchy nie mogą zaznać spokoju? Powiadają, że walka pomiędzy dwiema armiami była tak zaciekła, że nawet ci, którzy polegli, nadal toczą walkę. Chcesz powiedzieć, że od tego czasu, każdej nocy powstają i znów walczą? Zgadza się. Wyobrażam sobie, jakie to musi być dokuczliwe. Brak na to słów. Od tego czasu, karawany rezygnują z podróżowania nocą, kiedy jest znacznie chłodniej. I wszystko z powodu tej plagi. Pustynni rabusie zazwyczaj nigdy nie atakują w nocy. Wówczas transporty byłyby o wiele bezpieczniejsze. Mógłbym zająć się problemem z duchami. Co, sprzykrzyło ci się życie? Miecz nie jest skuteczny na te istoty. Do tego będziesz potrzebował potężnych zwojów. Ale stały się rzadkie i trudno je spotkać w sprzedaży. Nie rozumiem. Czy twoi magowie żadnych nie mają? Oczywiście, że mają. I to sporo. Ale nie oddadzą żadnego. Rozumiem. Ale jeśli uda ci się spowodować, że duchy zaznają spokoju, jestem gotów zapłacić nawet 500 sztuk złota. W każdym razie złoto się przyda. Hej, ty. Chciałbym się czegoś dowiedzieć o twoim więźniu. Co ty powiesz? Nie chcę o tym rozmawiać. To koczownik. Oczywiście, że jest koczownikiem. Tyle mogę ci powiedzieć. Został pojmany, bo dość podejrzanie się zachowywał. Na razie milczy. Ale wkrótce dowiem się, co tam robił. I jeszcze jedno. Zabroniłem komukolwiek zbliżać się do więźnia. Każdy, kto spróbuje przeniknąć do lochu, zostanie zaatakowany przez moich strażników. To dotyczy również ciebie. Jasne. Tak, tak. Wszystko jasne. Mam nadzieję. Jak wygląda sytuacja? Czego chcesz? Nie mam dla ciebie czasu. Jeśli potrzebujesz informacji, pogadaj z Merwanem. A teraz odejdź. No dobra, no to chyba zrobiliśmy już wszystko, co tutaj chciałam. Czy tu jest coś na górze? No oczywiście, że jest. Winko. W ogóle fajnie, że nie przejęli się tymi trollami, ale się przejęli wilkami jakimiś z dupy. Dobra, nieważne. No tak, no do pola bitwy. W ogóle jak to jest z tą doliną? To jest tam, no nie? Tam jest Ashdod. Była informacja w którymś poradniku, żeby nie próbować przechodzić przez góry do Ashdodu.
Także no nie będziemy tego robić, bo nie będziemy chcieli psuć sobie gry na zawsze, nie? Dobra. Wszystko będzie, widzę, w swoim czasie. Cholera, co się dzieje? Tu jest ten Marvin. Marvin? Melvin? Merwan. No ale już z nim więcej nie porozmawiam raczej. No i tutaj mieliśmy tych koczowników i tak naprawdę wygląda na to, że to już jest wszystko w tym miejscu, w tej wieży. Możemy co najwyżej się przejść jeszcze tędy. Jestem ciekawa tego zadania. W górach na starym polu walki między wieżą wojowników a przejściem do Isztar pojawiają się duchy poległych wojowników. Malik jest gotów mi zapłacić 500 sztuk złota, jeśli pomogę odzyskać duchom spokój. No dobra. No to co my w sumie możemy teraz zrobić? Chyba trzeba by było jakby ten wątek w Ugarze ruszyć dalej. Mamy tego handlarza, nielegalny handel. Ewentualnie jak zerkniemy na mapę, to moglibyśmy się wybrać do obozu Saida. Czyli jakbyśmy się tepnęli do... No i pytanie teraz gdzie? Zobaczmy. Dolina Ashdod, nie dziękuję. Miasto Ugar, twierdza, wieża, obóz orków. No z obozu orków chyba najwygodniej. Dzień dobry. Jak to wygląda teraz tutaj, nie? Na wprost. No właśnie, na wprost. Tylko dobrze by było wyciągnąć kuszę, bo trzeba będzie się przed nimi przebrać. O ile to był w ogóle obóz Saida, ale tam byli na pewno koczownicy, więc to jest informacja zwrotna dla mnie. To było tutaj. Także przebierzmy się jak w normalne ubrania. Widzę, że na razie nie jest gorąco, bo moja postać... Nie no, jednak tracimy życie, także pospieszmy się. Tu są jeszcze pełzacze, kurna wywalone. Dzień dobry. Co jest? Czemu mnie bije w tej zbroi? Powaliło? Z jakiej racji? Co, ja mam zbroję paladyna założyć? Ej, no lol. Ale to jest bez sensu. A w paladynie też mnie bijecie? Ej, no co jest? Dlaczego oni mnie biją? A nie, bo to są ci źli koczownicy. Znaczy się część jest dobra, a część jest... Co? Chyba czegoś... Okej, bo to są ci łowcy głów tutaj. Ubieraj ten pancerz, bo straciłam tyle HP, że szkoda gadać. No to są te pająki głupie. Dobra, no. Aha, czyli to są ci... Dobra. Też do zadania. Wszystko fajnie, tylko że... Wiecie, mi się to bardzo nie podoba, bo... Tam byli też dobrzy koczownicy, którzy mnie w części rzeczy nie atakowali. I to już jest mega zastanawiające w takim wypadku. Nie wiem, może to miała być jakaś wskazówka na mapie typowo, że to są ogółem koczownicy, ale teraz musimy znaleźć tych właściwych. Czyli obozowisko Saida. No było, że on jest po drugiej stronie, jakoś tam w górach. Tutaj coś można przejść tak samo. Ale my tutaj byliśmy i tutaj byli ci koczownicy. To byli bandyci tutaj, nie? Ej, nie, trafiłam, dobra. Manuel, siema. Merkurius, dzień dobry.
Ja potrzebuję Sajda wziąć sobie. Znaleźć, bo dostanę w łeb zaraz. Od tego gorąca. O, tylko że Sajda nie widzę. Jezu kozo, bo się blokuje o ciebie. Ale mamy jakiegoś maga, także może byśmy od niego zaczęli. Bardzo, jakby dość trudno będzie mu to ukraść, no nie wydaje mi się. Witam. Witaj, nieznajomy. Z daleka przybywasz. Tak. Mój dom znajduje się na wyspie Kolinis. Przybywasz z Kolinis. W takim razie naprawdę masz za sobą daleką drogę. Jesteś magiem wody. Nie trudno zgadnąć. Nazywam się Merkurius. A ty kim jesteś? Nazywam się Roland i jestem wojownikiem króla Erchaobara. Tak. Wojownik króla Erchaobara. No cóż, z jego królestwa niewiele zostało. Nie obraź się za te słowa, ale nie wierzę w to, że Erchaobarowi uda się przywrócić dawną władzę. Jego czas i królestwa Myrtany najprawdopodobniej dobiega końca. Nasz świat się zmienia. Stary staje się zgniłym i ulega zagładzie. Nadchodzi coś nowego. Dobre czy złe, tylko Bogom jest to wiadome. Co mać wody robi w Arancie? No cóż, Arant jest naszą prawdziwą ojczyzną. Wielu tego nie wie. Zanim król Erchaobar wysłał pozostałych magów wody na Kholinis lub gdzieś indziej. Oni, jak i ja, ze swoimi plemionami koczowali po bezkresnej pustyni Arantu. Należę do plemienia Seide, który przebywa tu, na dalekim zachodzie Arantu. A dlaczego pozostałeś w Arancie? Nie musiałeś stąd wywędrować. Jestem już stary i zniedołężniały. Dlatego król pozwolił mi tu zostać ze swoim plemieniem, które będzie się troszczyć o mnie do końca mych dni. Ale już długo nie będą mieli tego kłopotu. Czuję to. Wkrótce przekroczę bramy innego, lepszego świata. A jeśli sądzisz, że jestem jedynym magiem wody w całym Arancie, to grubo się mylisz. Zewsząd wracają do swoich plemion. Nawet z Kholinis. Spotkałem się ze swoim starym przyjacielem, Saturasem, który powiedział mi, że oni wszyscy powrócili. I nastąpiło to w samą porę, ponieważ powierzono nam wielką misję. O jakiej wielkiej misji mówisz? Mówię o wyzwoleniu naszego ludu, zniewolonego przez asasynów. Jeszcze przed podbojem Arantu przez króla Erchaobara, my, koczownicy, prowadziliśmy ciągłą walkę z asasynami. Potem rozpoczęła się wielka wojna między Myrtaną i Arantem, podczas której Erchaobarowi udało się pozbawić władzy asasynów. Niestety, nie udało mu się powstrzymać zgubnego wpływu czarnych magów w kraju. Dzięki wielkim umiejętnościom przywódców czarnych magów, Zubenowi udało się zachować władzę. W zasadzie, Zuben zawsze był władcą Arantu i mimo woli, stale należał mu się tron asasynów. Zbyt wielu obawiało się wielkiego maga, który już wtedy był chroniony przez innych i miał swoją siedzibę w Ish-Hatar. Teraz wyszedł z cienia i publicznie przejął władzę, którą zresztą zawsze miał. Pomimo to, że armia Erchaobara zdobyła Arant, to Zubena i jego świtę, król zostawił w spokoju. Po pierwsze, pokonani asasyni nie stawiali już oporu, a po drugie, był uwikłany w nową okrutną wojnę z orkami, która wymagała wszystkich jego sił bojowych. Po tym, jak król Erchaobar stracił panowanie nad Arantem, dawne siły znów wróciły do władzy. Emigre, koczownicy, zostaliśmy zmuszeni cofnąć się w góry, gdzie nie zagrażali nam asasyni. Teraz walczymy z synami Beliara, dotąd, dopóki nie będziemy mogli bezpiecznie wędrować po naszej pustyni. Witam. Pokaż mi swoje towary. Dobra, co ty masz? Masz eliksiry, masz jakieś czary, co to jest? Księga runiczna. No, tylko w obozie Sajda podobno możemy kupić pancerz. No i na to wyglądam. Pustynia to duży obszar. To prawda. Ale jeśli będziesz miał szczęście, to uda ci się znaleźć niektóre z run teleportacji. Tu, w zachodniej części Arantu, powinno ich być około tuzina. A przy okazji, już teraz mogę ci dać runę teleportacji do naszego obozu. Gdzie szukać pozostałych run? Większość z nich można znaleźć w miejscach zamieszkania asasynów. Przede wszystkim w trzech miastach, w Ashdodzie, Ugarze i w Amarnie. Kiedy odnajdziesz pozostałe runy, to możesz zwrócić się do mnie. Powiem ci, czy już zebrałeś je wszystkie. Czy mam już wszystkie runy? No to zobaczmy. Jak widzę, to brakuje ci jeszcze jednej lub kilku z nich.
możesz mnie uzdrowić. Adanosie, pobłogosław to ciało. Jakie cele mają koczownicy w tej dolinie? No cóż, takie same jak u innych plemion koczowników. Każde plemię próbuje odbić miejsce, które w pobliżu ich zajęli asasyni. A jakie miejsce was interesuje? W naszym rejonie to aż do. To miejsce dla asasynów ma strategiczne znaczenie. Ponieważ tam, za grubymi murami i elitarnymi wojownikami, kryje się potężna świątynia Beliara. Niegdyś król Erchaobar, swoim triumfalnym marszu przez Arand, chciał zburzyć tę świątynię. Ale Żuden rozpoczął negocjacje z Erchaobarem i udało mu się zyskać na czasie. Potem wybuchła wojna między królem a orkami. I z tego powodu, na nasze nieszczęście, wasz król nie zdołał zrealizować swoich zamiarów. Ashdod jest położony w bocznej dolince, w drugim końcu Wielkiej Doliny. Gdybyś chciał się udać na wybrzeże, to prowadzi tam tylko jedna droga przez jaskinię. Również Ashdod jest dobrze strzeżony. Wraz z wojownikami Beliara, ochraniającymi świątynię, w tym miejscu jest skupiona duża ilość wojowników. Wojownikami Beliara. Tak. To silni elitarni wojownicy, którzy poświęcili swoje życie w służbie dla Beliara. Przed nimi trzeba być wyjątkowo ostrożnym. Nie obraź się na moje słowa, ale oni są jakby paladynami Beliara. Jednak do ich niegodziwości nie można porównywać paladynów króla. Ci wojownicy posiadają słabe uzbrojenie, ale nie należy ich lekceważyć. Ich fanatyzm daje im nadzwyczajną siłę. Więc bądź ostrożny. Oprócz tego, to miejsce zostało wzmocnione kilkoma orkami, przebywających z gościnną wizytą u asasynów. Wobec tak ogromnej przewagi, nie mamy najmniejszych szans. Dlatego w najbliższym czasie, nie jesteśmy przejąć Ashdodu. Ale mam nadzieję, że pewnego dnia Adanos nam w tym pomoże. Co orkowie robią wśród asasynów? Oni szukają boskich artefaktów pradawnego ludu. Te artefakty zawierają w sobie boską moc Adanosa. Dlaczego orkowie poszukują boskich artefaktów? Gdyby Beliar wszedł w posiadanie tych artefaktów i zgromadził w sobie ich moc, to byłby w stanie pokonać zarówno Innosa, jak i Adanosa. Co wtedy by się stało, chyba nie muszę ci tego mówić. Władza Beliara natychmiast odbiłaby się na ludziach w formie chaosu, ucisku, prześladowań i śmierci. Dlatego nie możemy pozwolić, aby sprawy zaszły tak daleko. Co mogę zrobić, aby zapobiec zwycięstwu Beliara? Ostateczna decyzja o tym, kto zwycięży w wojnie bogów, nie leży w naszych rękach. Zarówno Innos, jak i Beliar mają swoich wysłanników, którzy będą to rozstrzygać. Czy to oznacza, że w ogóle nic nie możemy zrobić? Nie, to nie tak. Naturalnie, powinniśmy starać się przeszkodzić naszym wrogom. W osiągnięciu swoich celów. Przynajmniej tu, w tej dolinie. Jeśli udałoby ci się spowolnić orkowe wykopaliska, które prowadzą na pustyni. Lub nawet odebrać im artefakt, wtedy zadalibyśmy naszym wrogom dotkliwy cios. Oczywiście, byłoby znacznie lepiej, gdyby nam się udało przejąć wszystkie miasta asasynów w tej okolicy. Gdyby to nam się udało, to wpływu Żubena w tej części Arantu, pozbylibyśmy się raz na zawsze. Ale to chyba pozostanie dla nas tylko marzeniem. Dobra, wiecie co, bo chociaż zaraz... Naucz mnie, dobrze. Każdą mi... Tak, podstawy to ja znam. Jak jest? Kurde, nie ma eliksiru życia. Chyba, że trzeba się najpierw esencji nauczyć. Ej, wiecie co? Sprawdźmy to. Hej. Chcę to zobaczyć. Jaki jest tek? Raz. Do przyrząd. Jak jest? Dwa. Do przy... Jak jest? Trzy. Wróć. Nie mam już tyle punktów, żeby to sprawdzić? Dobra, to na razie tego nie robimy. Jezu, te kozy zaczynają mnie doprowadzać do szału. Wy pewnie też już macie wylew, jak tego słuchacie. Także odbiegnijmy trochę od tych paskud, bo nie idzie żyć. Zrobiło się nam ciemno. A to są tereny, których jeszcze nie znamy. No i dobra, i tutaj są koczownicy i tak dalej. Tylko pytanie, gdzie jest obóz Sajda, bo ja tego dalej nie wiem. Czy ja miałam jakąś informację w dzienniku, gdzie jest obóz Sajda na przykład? No nie wiem. Ha. Zaraz, bo on nam powiedział,
że za górami, tak? Wieża, góry. Nie, to nie ma, chociaż... Wiecie co, no ja bym się przeszła tutaj, po tej okolicy. Tylko trochę szkoda, że jest ciemno. Ale w sumie nie jest jeszcze tak źle chyba. No bo jak już nam się udało tutaj dostać, no to by wypadało to miejsce przebadać. A nuż dotrzemy do tych koczowników gdzieś tutaj. Bardzo by nam się sajt przydał. No chodź. Zapomniałam broni zmienić znowu. Na szczęście taki kamienny golem to nie jest problem. Dobra. Tu mamy gryfy, nie? Tak jest. Wow. Dobra. Tam możemy też wejść na górę, także myślę, że zaraz to testujemy. O Boże Święty. To jest chyba gorsze od tych harpi, wam powiem. W ogóle nie wiem, czy jest sens przeszukiwać te gryfy, bo one w sumie mają tylko w sobie pióra, a ja i tak nie robię nawet strzał, więc nie potrzebuję tych piór. Tak naprawdę. Dobra, i tam można wejść, i tutaj można wejść. Nie no, twórcy przesadzili z wielkością tego warantu. Boże święty, aha, tutaj nic nie ma. Dobra. Przynajmniej wiemy, gdzie są ci bandyci jakby z Amarny. No siema, znowu kolejny troll czarny. Pogięło chyba tę grę. O kurde, ej! Halo! Nie, 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 nie. Lecimy standardem, bo ja nie chcę dostać w łeb. Ale tutaj są przynajmniej rośliny i podejrzewam, że on pilnuje czegoś fajnego. Fajnie by było, jakby był to smoczy korzeń, a nie tylko ten słoneczny aloes, bo ja tego słonecznego to mam od cholery w sumie. No nie wiem, zaraz zobaczymy, mam nadzieję. O Boże Święty. Jeszcze cios? Dwa? Jeden? Okej, i kolejny poziom, także... Słoneczny aloes, no dzięki. Słoneczny aloes, no właśnie tego się bałam, ale może jeden smoczy korzeń będzie. Jest smoczy korzeń i słoneczny aloes. Tam można zeskoczyć, ale chyba podziękuję. Mam nadzieję, że wy coś widzicie. Jak nie, no to najwyżej wam to rozjaśnię w programie, no bo... Tak nie może być, do cholery jasnej. Dobra, ale zobaczymy, co jest na górze. Wiecie, bo korzystam, bo się boję, że spotkam jakiegoś koczownika po drodze. Dobranoc, ten się zaciął. Dobra. Było, że obóz ma być w górach, no to w sumie idziemy w góry, nie? Tak dosyć solidnie idziemy w góry. Kolejny troll. Matko bosko, no za dużo tego. Mamy już w ogóle 80. poziom. Okej, to jest zwykły czarny troll, dzięki Bogu. Skóra trolla, no przynajmniej się go szybko zabiło, nie? Kurde, tam też da się przejść, niedobrze. Chociaż w sumie tak da się, że powiedziałabym, że się nie da.
Słyszę, że wir są gdzieś u mnie w bloku, ale mam nadzieję, że wam to nie będzie... Kurde, nie, pierdziele, nie idę tam. To taki dziwny spadek terenu, że wolałabym tam nie iść. Idziemy normalnie na górę. Troll ubity, także spoko. Ciekawe, czy do obozu Sajda będzie teleport, czy będziemy musieli tak biegać w kółko. Nie wiem. No nie wierzę, tędy da się przejść. My jesteśmy teraz pod młynem. No to nieźle. Dobra, to się tepniemy do obozowiska koczowników. Bo ja tutaj Sajda nie widziałam, ale może to mi się coś popitoliło. Ja tutaj cały czas jest. No ale przynajmniej odkryliśmy kolejną ścieżkę, drogę, nie? Tutaj mamy koczowników. Tu jest Manuel. Część ludzi ma imiona oczywiście. Tu jest nasz mag, znaczy się ten, no... Tak, wody, dobrze powiedziałam. Tu są łóżeczka. Ty wyglądasz jakbyś był... Nie, to jest Malew. Okej. Okay. Tu jest zwykły koczownik, który... Okej, okay, dobra, nie wnikam. Tak jest, Malew. Rusłan. Koczownik. No podejrzewam, że Sajd będzie wyglądał jakoś inaczej, może trochę... Okej, tu coś jest jeszcze, jakieś przejście. Czy tutaj jest... Nie, koczownik. Aha, oni tutaj mają taką jaskinkę jakby mieszkalną, dobra. Nabiera to sensu. No to jeszcze możemy się przejść tu. No i tutaj coś jest. I tutaj pytanie. Dobra, podejrzewam, że tutaj może być Sajd. Selima to była? Tak, Selima. Kamal. Halima. Kurde, ale to miejsce jest duże. Koczowniczka. Koczowniczka. Jezu, te ptaki. Dajcież spokój, cisza. Skrzynia z prowiantem. Fajnie, że was okradłam. No, ale podejrzewam, że tutaj znajdziemy to, czego ja potrzebuję, czyli Sajda. Dobra, to pozbierane. Świetnie. I tutaj też można znowu wejść na dół, albo wejść na górę. Tam coś jest, jakaś jaskinia z dyskoteką. Tu też są koczownicy, którzy są pozytywnie nastawieni. O, Jezus, witaj. No dziękuję bardzo wreszcie. Stój, nieznajomy. Powiedz, czy przypadkiem nie jesteś asasynem? Nie. A co, wyglądam na takiego? Myślę, że nie. Wybacz mi. Rzeczywiście nie wyglądasz na jednego z nich. Kim jesteś? Mam na imię Roland, jestem z wyspy Kholinis, a asasyni to moi wrogowie. Skoro tak mówisz, to witaj. Nazywam się Set i jestem koczownikiem. Wraz z klanem przebywam tu w górach. Rozgość się i czuj się jak u siebie w domu. Upał tu taki nieznośny. Tak, pustynia to gorące miejsce i ci, którzy nie są przyzwyczajeni do takich warunków życia, będą tracić sporo energii. Jako koczownicy, już dawno przystosowaliśmy się do takiego klimatu i nauczyliśmy się chronić od skwaru. Jak na przykład. No, zacznijmy od pancerza. Na pustyni nie można nosić co popadnie. Odzież trzeba dobierać właściwie. Oprócz tego, bez przerwy trzeba mieć ze sobą spory zapas wody, kiedy podróżujesz po pustyni. Tutaj bardzo szybko można dostać udaru słonecznego. A potem zaczniesz czuć zawroty głowy i zmąci ci się umysł. Sprzedaj mi lekki pancerz koczowników. 1500 sztuk złota i jest twój.
Możesz mnie czegoś nauczyć. Tak. Mógłbym ci pokazać, jak stać się silniejszym i zręczniejszym. Ale najpierw muszę być pewny, że jesteś przyjacielem koczowników. Tak, jeśli chcesz, pokażę ci, jak stać się prawdziwym strzelcem. Wtedy będziesz mógł zadawać ludziom lub nieumarłym znacznie więcej obrażeń. Przeciw zwierzętom, strzał mistrzowski nie przyniesie efektów, ponieważ one są zbyt zwinne dla takiego strzału. Tu musisz wykorzystać inny strzał. Strzał dzikiego łowcy znacznie lepiej odpowiada dla zwierząt. Jeśli zechcesz, mógłbym także nauczyć ciebie i tej umiejętności. Dobra, to się przyda, bo to są te umiejętności, wiecie które, nie? Możesz nauczyć mnie wytwarzać strzały. Nie tylko tego. Mogę także nauczyć ciebie, jak robić lodowe strzały i bełty. No dobra, wytwarzać strzały. Dobre miejsce na obóz. Chcesz powiedzieć, dopóki nie jesteś... Aha, dobra, okej. Dobre miejsce wybrałeś na obóz. Tak, tutaj w górach jesteśmy względnie bezpieczni od naszych wrogów. Ale nasi ludzie wciąż muszą chodzić na pustynię, aby zdobywać mięso. A to, jak sądzę, ryzykowne zajęcie. No chyba. Pustynia to niebezpieczne miejsce i nie tylko z powodu obfitości dzikich zwierząt. Wcześniej mogliśmy przynajmniej udać się na wybrzeże po ryby, ale nie mamy już takiej możliwości. Z powodu asasynów. Właśnie. Odkąd oni kontrolują wybrzeże, nie możemy tam łowić ryb dla siebie. No i co, i to na razie tyle? No dobra. O, mamy teleport. Dawaj mnie to od razu. Ale ta zbroja jest słaba, w sensie trzeba ją ulepszyć. Także zobaczmy, bojowe to nie, ale tutaj gdzieś powinno być. Garbowanie, nie. Halo, gdzie to jest? Wzmacnianie pancerzy. Lekki pancerz koczownika mi jest potrzebny. Lekki pancerz asasyna, nie. Lekka zbroja strażnika, lekki pancerz łowcy smoków. Gdzie to jest? Lekki pancerz marynarza, stara szata, lekki pancerz koczowników. Garbowana skóra cieniostwora. Tu gdzieś był stół do garbowania. Cieniostwora skóra, dobra. Skóra cieniostwora, jedna. Przyda się. Nie ukrywam. Dobra, i teraz warsztat. Pamiętamy, gdzie mamy warsztat. Warsztat był oczywiście tutaj w... Ja tam mam teleport w ogóle? Wieżowy obóz nie mam, co? Aha, tam nie ma teleportera, no to trochę słabo. Ale wiecie co, możliwe, że tu jest warsztat, tylko jeszcze o tym nie wiem. Myślałam, że tam mamy teleport, nie wiem dlaczego. No ale przecież nie mamy. Tak czy siak jesteśmy w obozie Saida, nareszcie się udało tutaj dotrzeć. Bądź co bądź, mi się wydaje, że my tu byliśmy. Bo mi się to bardzo kojarzy. Chociaż... No tak, bo to jest od razu za tym mostem. To ja się tyle naszukałam, widzę, bez sensu kompletnie. Oni mnie tutaj wtedy atakowali, bo ja miałam zły pancerz założony. I mi się wydawało, że to są wrodzy koczownicy, a oni po prostu tutaj chronili swojego miejsca. Szkoda, że mi ich nie napisał, że to był obóz Saida. No ale dobra, bywa. Źródlana woda koczowników, okej. A tam jak się dostać na górę? Myślałam, że tędy droga jakoś prowadzi. Chociaż my tam byliśmy na górze w sumie. Dobra, no to tutaj mamy bardzo dużo zadań do zrobienia, dużo ludzi jest do pogadania, ale no ja bym chciała chyba najpierw
zanim zaczniemy tutaj w innych obozach buszować, to byśmy się przebrali jeszcze w naszą zbroję lekką asasyna i do Ugaru polecimy i będziemy robić wątek od kolejnego odcinka, dzień dobry, tego handlu nielegalnego tą bronią. No i mamy też katakumby to całe do zwiedzenia. Wiecie, bo nie chcę brać nowych zadań, dopóki mam kupę starych, bo potem się udusimy w tych zadaniach i jest Branko. To może zaczniemy jeszcze z nim dzisiaj rozmawiać. Z jakiego powodu przybyłeś do Ugaru? Już ci to mówiłem. Mam pomóc orkom w poszukiwaniu artefaktów. A dlaczego ciągle kręcisz się po mieście? Trochę to dziwne. Posłuchaj. Za dużo myślisz o rzeczach, które cię nie dotyczą, jasne. Po prostu mam tu tkwić i czekać na polecenia. Od kogo? To nie twoja sprawa. A teraz zostaw mnie w spokoju. Czy mogę o coś zapytać wielkiego Champoka? Ty być mądry, More. Wiedzieć, jak zwracać się do odważny ork. Mów, co ty chcieć od Champoka? Po prostu chciałem się dowiedzieć, czy znasz Branko? Nie. Ja tylko wiedzieć, że on być najemnik naszych wojowników. On twierdzi, że poszukuje artefaktów. I, oczywiście, zgodnie z twoim poleceniem. To nie móc być. My nie sprowadzać najemników z Myrtany. Albo ten More kłamać, albo ty jego mylnie zrozumieć. Ja sam sobie zadawać pytanie, co ten najemnik robić w Arancie. Witaj. To zabawne. Champok powiedział mi, że nikt z najemników orków do Arantu nie przybywał. Chm, powiedział ci coś jeszcze. Powiedział, że jest zaskoczony twoją obecnością w Ugarze. Tak. Wiesz co? Po prostu zostaw mnie w spokoju. Nic więcej nie powiem na ten temat. Witaj. Okej, klucz do kufra Branko. Trzeba będzie się zakraść. Niestety ja nie pamiętam, gdzie on ma chałupę. Chociaż wiecie co? Zaraz, bo ja mogę tutaj wchodzić? Mogę. Chciałabym drzwi otworzyć. Tu mogę wejść? Mi się wydaje, że on tu ma pokój. Nie. Kompletnie nie tutaj. On ma chyba tam, gdzie Bahal ma. O, właśnie tutaj. Tylko, że tutaj się wszyscy na mnie plują, że tutaj wchodzę i podejrzewam, że będzie ciężko tu wejść. Ale zróbmy szybkiego save'a i zobaczmy, czy tutaj jest gdzieś jego kuferek. Jest otwarty kufer. Tutaj niestety nie widzę żadnego kufra. Ła, no kurde, wiesz co, chłopie. Weź mi nie przeszkadzaj w robocie, co? Więc będę cię musiał stąd wykopać. Ja tylko, wiecie, chcę to teraz sprawdzić. Zaraz się po prostu, no. To jest chyba ten kufer, nie? Tak jest. Dobra, to trzeba będzie się tutaj wkraść w nocy. To będzie, podejrzewam, mega trudna sprawa, no ale musimy to zrobić, nie mamy innego wyjścia. Moi drodzy, dziękuję Wam już serdecznie za oglądanie dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Jeżeli tak, zachęcam Was do łapki w górę, subskrypcji, komentarza. Trzymajcie się. Lecę montować dla Was ten film i nagrać jeszcze jeden materiał. No i zobaczymy, co tutaj możemy, moi drodzy, zrobić, zdziałać. Także cóż... Nagrywam dalej na zapas dla Was filmy, żeby było co oglądać na święta. I co? I słyszymy się w kolejnych materiałach. Cześć!